5 minut, 5 minut jazdy. Udało się. No tyle już takim zawijasem. Ale dobrze, że jest CPN, bo jest chodzisz monitorowany niż taki zwykły. Zawsze trochę lepiej. Za 300 metrów dojazd do punktu przelotowego. Muszę ją wyciszyć, o. Ciekawe, czy to będzie miejsce. Ciekawe. No tu zaparkował, tu zaparkował, co miała miejsce. A kurczę. O, tu ładny CPN. Chyba szukam miejsca. No, pojechałam na weekend do Danii. Zaplanowałam sobie to tak, że troszeczkę się po tej Danii tutaj przejdę, po tym Hamel, jak mam praktycznie całą noc już nie, ale miałam prawie całą sobotę i niedzielę. Ale mam też taki problem, że dzisiaj rano o 3, no pół do 4, było takie dziwne zdarzenie na CPN-ie, że podeszła do mnie pani. Tutaj była kobiecina taka. O 3 w nocy chodziła i się pytała o dyrekcję. Bardzo dziwne, więc nie skorzystałam z prysznicu. Ale to ludzi nie ma. Nie skorzystałam z prysznicu, szybko wróciłam z tego CPN-u już. Taka dziwna, czy dziwna. Mała kobiecina, na takiej ciemnej karnacji, z takimi troszeczkę spuchniętymi, trochę bardzo spuchniętymi oczami. I tam się pytało o spedycję, tylko o administrację. Nie wiem, udałam, że nie rozumiem jej i sobie poszłam. I potem jak wracałam, chciałam bardzo szybko otworzyć drzwi, bo tak coś się przeszła mi myśl, że ona nie musiała być sama, że może być jeszcze parę osób oprócz niej, bo ona poszła w stronę ciężarówek, ja poszłam na CPN. I efekt był tego taki, że połamałam kluczyk. Kluczyk jest po prostu złamany. No i teraz takie, że no niby Duńczycy mówią, ci co tutaj mieszkają, znaczy Polacy, którzy mieszkają w Danii, mówią, że to nie Polska, tutaj nie kradą. No ale nie, no troszeczkę tak dziwnie zostawić otwarty pojazd i sobie gdzieś tam dalej pójść, więc zobaczymy, gdzie tam dojdę. No dobra, idziemy. To jest ta firma Bawi. Dokładnie na tej ulicy. Dlatego tutaj nie ma chodnika, tylko jest droga dla rowerów. Tutaj
Po drugiej stronie jest droga dla rowerów. No i ten chodnik niby to też jest droga dla rowerów. Jest bardzo ładna, słoneczna niedziela, a w Polsce nie wykonuje się takich prac jak cięcie piłą mechaniczną drzewa albo rąbanie. No nie, rąbanie to tak, bo jak zimno ci jest, to musisz sobie coś narąbać, żeby było ci ciepło. A tu w Danii co chwilę słychać jakieś roboty.